7.107, polityka kulturalna i presja radiowa. No to pasuje do naszego gościa. Przy telefonie Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale także szef Rady Programowej Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No dobrze, ale o polskim radiu nie będziemy i polityce kulturalnej tam panującej nie będziemy rozmawiać. Trochę o polityce porozmawiamy. Wczorajszy raport NIK-u zaskoczył pana posła? Czy to nie ma znaczenia? No to rzeczywiście trochę mnie zaskoczył, bo jednoznaczność ocen i zapomnienie sytuacji, jaka trwa nadal, bo przecież pandemia nas nie opuściła. No nieco mnie zaskoczyło, to rzeczywiście dziwne. Ale swoją drogą spodziewałem się, że jeszcze NIK skieruje zawiadomienie do prokuratury na Sejm, no bo przecież myśmy przyjęli taką ustawę, na podstawie której wybory kopertowe mogły się odbyć. A może i Senat, zablokowanie wyborów. No nawet samorządy za to, że odmawiały lokali wyborczych. No może najlepiej w ogóle wirusa, no bo przecież to wszystko jest przez wirusa. A podstawy prawne do przeprowadzenia wyborów kopertowych zostały uchwalone właśnie w parlamencie. No trochę mnie to rzeczywiście zaskoczyło, bo spodziewałem się, że owszem, będzie stwierdzone, że nadzwyczajna sytuacja i procedury były przyspieszone, no ale ja pamiętam, jaka była histeria rok temu. Dzisiaj wszyscy trochę jesteśmy mądrzejsi, wiemy, jak ta pandemia przebiegła przez rok, ileś milionów ludzi przeszło chorobę objawowo, bezobjawowo, zostało zaszczepionych, więc w jakimś sensie już trochę mniej się boimy tej pandemii, choć nadal ludzie umierają. Wtedy, i to umiera znacznie więcej niż na wiosnę roku ubiegłego, a panika była znacznie większa, to pamiętamy, no ale to mamy prawne zagadnienia wypisane, że była ustawa, rząd działał wedle swoich rozporządzeń, z tą ustawą niezgodnych, że to wszystko było naruszenie polskiego prawa. I teraz będzie jakaś odpowiedź polityczna, czy będzie próba znowu odwołania Mariana Banasia, czy jednak prezes NIK-u może spać spokojnie? Ja myślę, że przede wszystkim rząd może spać spokojnie z tego powodu. Oczywiście rząd się stara i robi wszystko, żeby wyjść z kryzysu po pandemii. Natomiast no, prezes NIK-u i w ogóle Najwyższa Izba Kontroli ma swoje zadania, które jednak nie polegają na tym, żeby utrudniać życie rządowi, administracji państwowej, tylko wychwytywać sytuacje, w których są nadużycia, w których coś złego się dzieje, a nie sytuacji, w których przy złym ogólnoświatowym kryzysie rząd starał się ratować jak największą ilość obywateli, żeby wybory w konstytucyjnym terminie mogły się odbyć i były jak najbezpieczniejsze. No to trochę dziwne. Myślę, że jakieś względy chyba spowodowały, tylko nie wiem jakie, spowodowały, że pan prezes zapomniał o pandemii. Bo gdyby rzeczywiście w normalnych okolicznościach Sejm, większość rządowa, premier, ministrowie, spółki Skarbu Państwa próbowały przeprowadzić wybory kopertowe, no to wtedy można było powiedzieć, że to jest jakieś dziwne naciąganie prawa, ale w sytuacji, kiedy no nie wiedzieliśmy, czy to będzie tak, że połowa z tych, którzy zostaną zakażeni, umrą, czy będzie to mniej, jak to w ogóle będzie wyglądać, no to rząd był zobowiązany. Odpowiedzialny rząd jest zobowiązany do tego, żeby zrobić wszystko, żeby swoich obywateli chronić. I to rząd robił. I ja się spodziewałem, że prezes NIK-u jednak odniesie się do tej sytuacji, mówiąc, że no, było wszystko szybko, no, trzeba było szybko działać, bo przecież pandemia wybuchła dopiero co. To prawda, ale pandemia nie znosi systemu prawnego, przecież cały czas obowiązywała konstytucja i ustawy. No, niestety. Pandemia nie liczy się z prawem, nie liczy się z naszymi potrzebami i oczekiwaniami, terminami, tylko po prostu działa. I to tyle. No, w tym momencie, kiedy to się odbywało,
Premier też wziął ileś ekspertyz, które wskazywały, że w tej trudnej sytuacji to jest dopuszczalne i te działania, które były podjęte, zostały podjęte. Na ile to było możliwe, szybko, sprawnie, no poza tym, że Senat jak zwykle blokował i blokuje. I akty teraz oskarżenia czy zawiadomienia do prokuratury poszły jak na razie tylko na szefów Skarbu Państwa, ale może będą kolejne. W tej chwili sprawa znajdzie się w rękach Zbigniewa Ziobry poniekąd, czyli prokuratora generalnego. Pan poseł jest spokojny, że Zbigniew Ziobro będzie uczciwie tą sprawę także wobec premiera, przecież dotyczącą premiera, prowadził. Mam nadzieję, że prokuratura będzie uczciwie sprawę prowadzić. No na razie nie poszło zawiadomienie na premiera, tylko na prezesów spółek, którzy wykonali polecenie, wolę polityczną parlamentu realizowaną przez premiera, więc no, to chyba nie ten adresat powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności, no bo co mają zrobić prezesi spółek państwowych, kiedy państwo im każe wykonać a takie czynności. Co to znaczy politycznie, że Zbigniew Ziobro, który bardzo swoiście lubi się z premierem, teraz ma w rękach śledztwo, które premiera może bardzo łatwo objąć? Nie wiem, co to znaczy. Myślę, że jednak sytuacja, która była wtedy i no, te wnioski, jakie wysunął NIK, powinny się skończyć umorzeniem tych wniosków i tyle. Pan poseł Marek Suski jest naszym gościem, przewodniczący także Sejmowej Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Jak rozumiem, to pan przewodniczący kontroluje to, co robi Ministerstwo Aktywów Państwowych jako poseł i szef komisji. Tutaj jeżeli chodzi o konstytucyjne zapisy, to kontroluje to cała Izba, bo cała Izba nadzoruje rząd, powołuje i odwołuje ministrów, premiera. Natomiast jeżeli chodzi o kompetencje poszczególnych komisji, to tak, nasza komisja ma nadzór nad kilkoma resortami w pewnym zakresie. To pan poseł, pan przewodniczący może wie, jakie były kulisy odwołania Zbigniewa Jagieły, czy odejścia Zbigniewa Jagieły z banku PKO BP? Nie, na ten temat nie rozmawialiśmy i z tego co wiem, to pan prezes sam złożył rezygnację, więc to raczej jego należałoby zapytać, jakie są powody. Dwa lata przed końcem trzyletniej kadencji, na którą się zgodził, którą się ubiegał jeszcze rok temu. Ceny akcji spadły banku dość wyraźnie. Nie niepokoi to pana posła? Nie ciekawi? Nie jest pan poseł zainteresowany, co się dzieje z największym polskim bankiem, z największym państwowym bankiem? Ale oczywiście jestem zainteresowany, natomiast nie znam kulisów i powodów. Natomiast mamy sytuację orzeczeń dotyczących frankowiczów. No i wszyscy mówią, że bank będzie ponosił spore koszty tego i być może to jest powodem dymisji pana prezesa, ale ja nie rozmawiałem z panem prezesem. Jagiełło popełnił błąd, godząc się na przejęcie banku Nordea, który miał spory portfel kredytów frankowych w swoich zasobach? Jest konsekwencja, która będzie dość bolesna dla banku. Czy to jest oceniane jako błąd? No w każdym razie ocena sytuacji musi uwzględniać też skutki. No te skutki dla banku będą, tak jak powiedziałem, bolesne. Wczoraj tak zwane PKP PiS, czyli Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości się odbyło, między innymi tematem kary dla posłów, którzy nie zagłosowali tak, jak chciał klub, jak głosiła dyscyplina w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, w sprawie zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej. Jakie kary powinni ci posłowie ponieść? To jest decyzja. Raz, rzecznika dyscypliny, który wszczyna postępowania w takich sprawach i on rekomenduje kary prezydium klubu. No i w tym momencie jaka będzie decyzja rzecznika, no przed jego zbadaniem sprawy, trudno jest mi przewidzieć. Natomiast jeżeli będą takie wnioski, to prezydium podejmie decyzję. A powinny być takie wnioski? To jest tak, że klub wam się rozłazi w szwach? Część osób odchodzi. Profesor Maksymowicz opowiada, że wyszedł, ale jeszcze nie wyszedł, bo nie złożył wniosku. Że macie już tylko 233, a może 32 posłów. To ta granica większości jest coraz bliżej.
To rzeczywiście nigdy nie była jakaś duża przewaga i ona jest nieznacznie powyżej większości 231 posłów, ale wciąż jest to większość, która daje możliwość sprawowania skutecznie władzy. No, powiedzmy już w tej chwili 5,5 latach sprawowania władzy, jakieś pojedyncze osoby odchodzące z klubu nie dziwią, ale też przecież mieliśmy ruchy w drugą stronę, czyli byli posłowie, którzy przeszli do Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Ja obserwuję to od, powiedzmy, w tej kadencji nie pamiętam. Od pierwszych wyborów, które się odbyły. I zawsze są takie ruchy, a w tej kadencji, no w tej kadencji to najwięcej odejść staje się z Platformy. Nie z Ale Platforma nie rządzi, niech im odejdzie 10 posłów, to nie będzie dla nich wielka strata pod względem jakości klubu, a wy jak stracicie jeszcze 3, to tracicie większość i robią się schody, panie pośle. To prawda, jestem tym nieco zakłopotany, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. W sobotę Nowy Ład. Pan poseł wie, co ogłosi premier i prezes partii. Kto będzie ogłaszał Nowy Ład? Czy to jest tajemnica dla pana posła starego wiarusa z Porozumienia Centrum? Ja to wczoraj było wieczorem ustalone ostatecznie, więc nie mamy komunikatu. Pewne informacje mam, że ma to być na pewno udział premiera. I jeszcze być może oprócz pana premiera Kaczyńskiego, być może jeszcze będzie jakiś udział innych osób, ale generalnie chodzi o przedstawienie planu dla Polski. To, czy wystąpią 2-3 osoby, nie ma większego znaczenia. Co będzie istotą tego planu? Czy zakon PC jest wtajemniczony, czy już jest odsuwany na plan dalszy, panie pośle? No, w prezydium Komitetu Politycznego zakon PC jest, więc nie jest odsuwany na bok. To może pan poseł wypadł już z pierwszego obiegu informacji w ramach najwierniejszych polityków Jarosława Kaczyńskiego. Myślę, że skoro dopiero wczoraj wieczorem się komitet skończył, a dzisiaj rano rozmawiamy, to nawet nie miałem śmiałości, żeby się do kogoś w nocy zwracać o informacje. Ale dzisiaj będę się spotykał. Jarosław Kaczyński wystąpi? Będę się widział. Myślę, że tak. No dobrze, a co będzie clue Nowego Ładu? Clue Nowego Ładu to będzie odbudowa Polski po COVID-zie i unowocześnienie państwa, postawienie na rodzinę, na nowoczesne technologie i na taki skok cywilizacyjny, czyli odbudowę polskiej gospodarki. No dobrze, ostatnie pytanie. Zbigniew Ziobro i jego reforma wymiaru sprawiedliwości. Jak się panu posłowi podoba, bo tutaj zdania w koalicji są podzielone. No tak, to rzeczywiście zawsze jest tak, że są zdania podzielone. Rzeczywiście, jeśli chodzi o reformę służby, właściwie resortu sprawiedliwości, czy w ogóle wymiaru sprawiedliwości w Polsce, to ona przebiega dość trudno. Wyboista droga, ulica i zagranica, no wszyscy rzucają kłody pod nogi. Chciałbym, żeby ta reforma została dokończona, ale wciąż jeszcze jest przed nami. Lepiej, żeby tą reformę kończył Zbigniew Ziobro, czy może pani poseł Wasserman? Jak na razie nie słyszałem o pomysłach zmiany ministra sprawiedliwości. A byłoby lepiej, gorzej? No to byśmy się dopiero mogli przekonać, gdyby taka nazwa, przepraszam, gdyby taka zmiana nastąpiła. Ale jest pan zadowolony z tej reformy? No, tak jak powiedziałem, ona jest konieczna i ona została rozpoczęta. A czy jest pan zadowolony? Czy stan wymiaru sprawiedliwości jest lepszy niż jak był w roku 15? Stan wymiaru sprawiedliwości jest fatalny w Polsce, tak bym powiedział. I to jest clue naszej rozmowy. Marek Suski był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. 1 minuta po godzinie 8 dla szefa Rady Programowej Polskiego Radia. Przedłużyliśmy ramówkę. Tacy jesteśmy mili i koleżeńscy dla znajomych po fachu prawie, że. A teraz serwis informacyjny.